No ma, Anonki Pewnie dorastaliście sobie w normalnej atmosferze I nikt was nie ukradł z okna życia Zazdroszczę Ciężko mieć bardziej przejebane życie ode mnie W dzieciństwie moi biologiczni rodzice Wsadzili mnie do kartonu po bananach I podstawili mnie pod jednym z budynków Przynajmniej tak mówił mi mój przybrany ojciec Powiecie, że to istnie wzruszająca hollywoodzka historia. Może by tak było, gdybym nie został zaniesiony do jebanej portierni woźnego w technikum pszczelarskim. Tam wyrosłem na taką spierdolinę. Kiedy dotarłem do szkolnej portierni w Woźnym Mietek miał 42 lata. Od czasu, kiedy go poznałem, nic w jego stroju się nie zmieniło. Te same cichobiegi, identyczne szelki jeszcze z czasów PRL-u i jego najbardziej rozpoznawalny element pozostał na swoim miejscu. Czapka z daszkiem Heinekena od lat spoczywa na jego siwej głowie. Zapewne wasze mózgi aktualnie pytanie: jak mogłem się wychować w portierni, skoro szkoła jest zamykana i Woźny ma swój dom? Otóż nic bardziej mylnego. Nie dajcie się o Mamić woźnie nie mają swoich domów. Ich domem jest szkoła. W przypadku Mietka było to technikum pszczelarskie. Na szkolnych korytarzach nadupiały pszczoły, więc mój przybrany ojciec musiał spać w portierni. Było to małe, ale przestronne pomieszczenie. W rogu pokoju mieściły się stare telewizory z podglądem monitoringu. Zapewne w dzieciństwie oglądaliście jakieś Cartoon Networki i inne Jetixy. Ja u siebie miałem 24 godziny na dobę podgląd na szkolne korytarze. Pamiętam jak na moje ósme urodziny Mietek przyniósł do portierni. Poczciwo odtwarzacz VHS wraz z jedną kasetą rosyjskiej bajki. Ale wiedziałem, że miał jeszcze ze sobą jakieś kasety. Były one położone na najwyższej szafie w samym rogu pokoju. Nie byłem w stanie ich sięgnąć. Do czasu. Kiedy miałem 10 lat, stanąłem na krześle i sięgnąłem po jedną z mistycznych kaset. Trochę się rozczarowałem. Na kasecie było napisane niemieckie porno w lochach. Liczyłem na jakiegoś śreka. Cała moja podstawówka szalała na punkcie tego filmu. Podstawówka była dla mnie dziwnym okresem. Wszyscy moi rówieśnicy chcieli być w przyszłości astronautami czy policjantami, a ja chciałem być woźnym. Byłem wtedy prawdziwą spierdoliną. Kiedy któryś z uczniów się zeszczał bądź rozlał kubusia na korytarzu, byłem na miejscu akcji z mopem szybciej niż sprzątaczki. Woźny nauczył mnie zapierdalać z mopem, zanim nauczył mnie mówić. Moja pasja sprawiła, że stałem się szkolnym pośmiewiskiem. Gdy przyszedł czas na gimnazjum, totalnie zmieniłem swoje otoczenie. Zmieniłem też swoje upodobania i od tego dnia chciałem być pszczelarzem. W gimbazie było jakoś fajniej. Może dlatego, że Mieciu wpadł na pomysł, że zamiast spać na podłodze w portierni, możemy przynieść z sali gimnastycznej materac. Tak, całe 10 lat spałem na podłodze. Nie licząc pierwszych trzech lat życia, kiedy mieściłem się w kartonie po bananach. Gimnazjum to czas dojrzewania. Przyszła więc chęć na kieszonkowe. Woźny podszedł do tego tematu dość sceptycznie. Stwierdził, że za każdy kilogram główna wystrany do portierniowej umywalki będzie mi płacił dwa złote. W portiernie nie mieliśmy toalety. Umywalka, będąca na wyposażeniu mojego domu, miała wiele zastosowań, od prysznica aż do kibla. Oczywiście umywalka po wszystkim była myta, tak żeby zachować higienę, a na czas gdy służyła jako prysznic, korzystaliśmy ze starej plandeki od żuka jako zasłony. Z samym sposobem zdobywania kieszonkowego wiąże się ciekawa historia. Kiedyś, gdy chciałem natychmiast uzbierać na telefon, wstrzymałem sranie tydzień i później triumfalnie zdefekowałem do zlewu. Pech chciał, że tym samym rozjebałem całą instalację wodną na terenie szkoły. Rury nie wytrzymały. Pamiętam, jak woźny tłumaczył dyrektorce, dlaczego akurat rury wyjebały pod portiernią. Sama Dyrka wiedziała o mnie bardzo dobrze. Czasem, gdy do nas przychodziła, dawała mi w prezencie czupa czupsa. Mówiła mi, że gdy urosnę, mogę zostać pszczelarzem. Ale to było jebane kłamstwo. Po gimnazjum przyszedł czas na szkołę średnią. Znałem swoją przyszłą szkołę od pierwszego roku życia. Nie było tutaj mowy o jakimkolwiek zastanawianiu się. Zostałem uczniem technikum pszczelarskiego. Lekcje często rozpoczynały się o dziewiątej. Ja do szkoły, mieszkam w szkole, ale chodzi o korytarze, przychodziłem ze swoim telefonem trzy godziny przed rozpoczęciem lekcji. Do portierni niestety nie dochodził internet ze szkolnych korytarzy. Przez cztery lata szkoły na szkolnych korytarzach zdążyłem nadrobić wiele filmowych produkcji, między innymi Shreka, czy niemieckie porno w lochach. Moi koledzy z klasy pojawiali się w szkole dopiero trzy godziny później. Pewnego dnia kolega Paweł spytał mi się, a no... Od której ty tu w szkole jesteś? No, od 6.24, a co? Jak ty tu pewnie mieszkasz, a mieć to twój stary zażartował Paweł. Uśmiechnąłem się niepewnie i wybuchnąłem płaczem. Zostałem pośmiewiskiem do samego końca szkoły. Oczywiście nikt nie brał na poważnie tego, że mogę być synem Mietka, ale taka była prawda. Czwarta klasa technikum. Czerwiec. Po odebraniu wyników z maturki. Nie było źle, jak na osobę wychowaną przez woźnego, ale matura i tak nie była ważna. Ja chciałem być pszczelarzem. Z pieniędzy, które wysrałem od gimnazjum, mógłbym na spokojnie kupić jakiś kawałek terenu i zacząć pracę ze swoimi pszczołami. Kiedy już miałem obgadywać przez telefon kwestię zakupu działki, Mietek powiedział, że musimy porozmawiać. Myślałem, że znowu chodzi mu o to, dlaczego pod szafką są spleśniałe czokoszoki, jednak woźny chciał mi powiedzieć coś ważniejszego. Ano nie, musisz pozostać tutaj i być woźnym. <grywa> To po to kończyłem technikum Pszczelarskie stary lumpie Bycie woźnym To trudniejsza sprawa niż ci się wydaje Każdy z nas musi przez swój staż Znaleźć swojego potomka Tak samo jak ty wychowałem się w tej portierni Poznałem twoich biologicznych rodziców Na zabawie tanecznej disco polo Założyłem się z nimi o to, że zjem talerz Wszystko wydaje ci się W jak najlepszym porządku, ale przedmiotem Zakładu było niespłodzone jeszcze dziecko Którym okazałeś się być ty w akcie desperacji, żeby wypełnić swoją życiową misję, zjadłem ten talerz razem z Widelcem. Twoi rodzice nie mieli już nic do powiedzenia. Zgodnie z obietnicą zakład się dokonał. 2 kwietnia 1998 roku o godzinie 21:26 zostałeś przyniesiony przed portiernie. Co ty pierdolisz odpowiedziałem. Dyrektorka wiedziała, że będziesz kolejnym woźnym i była dla ciebie miła. A co, jak ucieknę sobie teraz stąd? Tako. Twoja dusza zostanie przeklęta. Nastąpi samozapłon. Spalisz się w męczarniach. Ja pierdolę. W co ja się wpakowałem? Żeby zostać woźnym, musisz przejść próbę traw. W tej komodzie w rogu o rozjebanych szafkach znajdują się najróżniejsze mutageny. Woźny wskazał swoim brudnym paluchem na mebel. Podszedł do niego i wyjął z najniższej półki butelki po cytrynówkach z płynami o różnych kolorach. Od różowego. Aż do zielonego. Wlał do metalowego wiadra, oczywiście uprzednio umytego, po trochu z każdego płynu. Na końcu wsypał do mikstury proszek z zupki chińskiej Knora, ser z ziołami. Do dna, Anon, powiedział Miecio. Chociaż specyfik nie był dobry, wypiłem go w całości. Nie chciałem spłonąć. Nagle moje ciało zaatakowały drgawki. Mój brzuch zdawał się powiększać, a moja skóra się marszczyła. Spojrzałem do lustra. O kurwa, ekse. W odbiciu zobaczyłem siebie, ale w pięćdziesięcioletnim wydaniu. Zamarłem. Nigdy nie byłem tak przerażony. Ale przynajmniej nie spłonąłem. Miecio się uśmiechnął i powiedział z uśmiechem na ustach, że jestem związany z tym zawodem do samego końca. Aż nie znajdę potomka. Mój przybrany ojciec rzucił we mnie czapką Heinekena i uciekł do lasu. Słyszałem tylko jak krzyknął Wcale nie musiałeś tego pić pacanie i tak byś się z spalił. Wybiegłem z terenu szkoły za nim, ale z każdą sekundą głowa bolała mnie coraz bardziej. Musiałem wrócić. Kiedy wszedłem na teren szkoły, ból ustał. Już wiedziałem, dlaczego Mietek nie chciał wychodzić za teren szkoły. Teraz siedzę w portierni i myślę, jak bardzo moi rodzice spierdolili sprawę. Pamiętajcie, nigdy nie zakładajcie się z woźnymi o wasze dzieci.